pytania. Zastanawiałem się nad tym od wielu, wielu, wielu miesięcy, a zwłaszcza teraz od kilku, kiedy mamy tą tendencję jako ludzie wypowiadać wiele pytań, zadawać wiele pytań, mówić. Bardzo często wiele pytań zadajemy do Pana Boga. Wiele z tych pytań też zostaje bez odpowiedzi. Ale kiedy tak naprawdę Pan Bóg zadaje pytanie, tobie, mnie, to tak naprawdę zaczyna się życie. Kiedy zaczyna zastanawiać się nad odpowiedzią na Boże pytanie, to zaczyna przepływać życie przez nasze żyły. Ale bądź pewny, kiedy Bóg zadaje pytania, to nie po to, żeby ciebie pogrążyć, ale po to, żebyś ty poszedł krok wyżej, do przodu, żebyś wszedł na kolejny poziom. Taka prawda też jest, że kiedy Bóg zadaje mi albo tobie pytanie, to nie znaczy, że On nie zna odpowiedzi. On zna odpowiedzi. On na wszystkie pytania zna odpowiedzi, ale On ma taki cel w zadawaniu pytań, ażebyśmy my sobie sami uświadomili, w którym miejscu jesteśmy, gdzie podążamy, co się dzieje. To żebyś ty sam sobie zdał sprawę z odpowiedzi, jaką mu udzielę. Odpowiadając na pytanie, które Bóg zadaje mi, tobie, to tak naprawdę łapiemy kierunek. On przestawia nas na swoje tory. Najważniejsza rzecz w życiu każdego jednego człowieka, czy w kościele, czy poza nim, to jest złapanie Bożego kierunku. Możesz mieć wszystko w życiu, wiele rzeczy robić. Może to zagłuszać twój głos w twoim sercu. Głos, który cały czas mówi, że jest ktoś ponad tym wszystkim, poszukujący Boga. Wiele rzeczy ludzie robią, wiele akcji bardzo dobrych. Ale to wcale nie ustawia ich we właściwym kierunku, w podążaniu za Bogiem. Dlatego mam 5 życiodajnych pytań dzisiaj. 5. Piątkę. Lubię to. Lubię w szkole, kiedy mi nauczyciele dawali 5. Ja nie rozumiem, dlaczego dzisiaj daje się 6. To takie 5 to było, jak się dostało. 5. I 5 pytań życiodajnych. Zapisuj sobie, notuj sobie. Bo te pytania są do mnie, ale są przede wszystkim do ciebie. A może nawet do ciebie, który jeszcze nawet Boga nie znasz. Może teraz jesteś na naszej stronie, w tej chwili słuchasz, oglądasz, to chcę, żebyś zrobił przystanek w podróży swojego życia. Właśnie w tym momencie, w tej sekundzie. I zaczął sobie odpowiadać na te pytania. Pierwsze pytanie podstawowe, które brzmi w moich uszach od zawsze. Odkąd zdałem sobie sprawę, że nie jestem już dzieckiem, ale że już jestem człowiekiem, może już byłem może nastolatkiem, że to, co zrobię, to ma na coś wpływ. A najczęściej to, co robiłem, żeby miało wpływ, to kłamałem. I to fajnie było. Okłamać, żeby coś z tego było dla mnie. A zadawałem sobie to pytanie od zawsze. Kim jestem? To jest to pytanie, które dzisiaj Bóg tobie zadaje. Kim jesteś? Kim jesteś? Kim jesteś? Odpowiedz sobie na to pytanie. Kim jesteś? Nikt tobie nie powie tego. Nie odpowie tobie nikt na to pytanie. Kim jesteś? Ty sam musisz sobie udzielić odpowiedzi na pytanie, kim jestem? Kim jesteś? Ponieważ to, ta odpowiedź dla człowieka, dla tego człowieka cielesnego jest zakryta, mówi Boże Słowo. Jest całkowicie ukryta. Jest to zapisane
w pierwszym liście do Koryntian, w drugim rozdziale 10-11. To, kim jesteś, może tobie objawić tylko Duch Święty. I tu jest zapisane tak. Albowiem nam objawił to Bóg przez Ducha, gdyż Duch bada wszystko, nawet głębokości Boże. Bo któż z ludzi wie, kim jest człowiek, prócz ducha ludzkiego, który w nim jest. Tak samo kim jest Bóg, nikt nie wie, nikt go nie poznał, tylko Duch Boży. Kim jesteś, ta odpowiedź jest zakryta, Boże Słowo mówi. Ponieważ to ty musisz odkryć tą tajemnicę. Pokażesz w ten sposób, jak odkryjesz tą wielką tajemnicę, kim jesteś, to wszyscy ludzie, którzy ciebie otaczają, zaraz, automatycznie zauważą, że ty znasz odpowiedź na to pytanie. Nie będziesz się musiał się odzywać, ale twoja iskra w oku się zmieni. To będzie tam w środku ukryte, że jak na ciebie spojrzą, to powiedzą, a ty co masz? Ja za tym biegam 50 lat i nie mogę tego złapać. Byłem już wszędzie, zjeździłem wszelkie kraje świata, zobacz mój paszport. Na ilu lotniskach byłem, przybite pieczęcie, ile granic przekroczyłem i nie znalazłem tamtego. Boże Słowo mówi, to tylko Duch Święty może tobie objawić. Ach. Kocham to. Objawienie. Kiedy ty odkryjesz, kim jesteś, to będziesz wierzył w to, kim jesteś. To będzie podstawą twojej wiary. To, kim jesteś, odkryjesz i to będzie drążyć ciebie. Będziesz wierzył w to. A największa osoba, która może wierzyć w twoje własne, osobiste powołanie, to kto? To ty sam. Jak to odkryjesz, kim jesteś, to tym największym wsparciem, jakie będziesz mógł dać sobie w tym, kim jesteś, to ty sama. Ty sama, bo objawił tobie Bóg, kim jesteś. Możesz powiedzieć, ale jak ja się mam do tego przygotować, jak ja mam się tego dowiedzieć, co ja mam zrobić, na którą górę pójść, którą książkę przeczytać, z kim się spotkać. Nic ci to nie da. Boże Słowo pokazuje w bardzo jasny sposób, jak można się tego dowiedzieć. Dowiesz się tylko poprzez objawienie Boże, a objawienie to jest, kiedy połączysz się z Panem Bogiem. To jest to, kiedy będziesz nabierać z Nim relacji. Jak nabieramy z Panem Bogiem relacji? Poprzez czytanie Bożego Słowa, poprzez uwielbianie Go, poprzez spędzanie z Nim przede wszystkim czasu. I to nie takiego czasu, ja to zawsze, kiedy narozrabiam, to mam czas z Panem Bogiem, to Go, wiecie, zagaduję, jak taki nastolatek, nie? Wiecie, nastolatki to są takie, jak takie koty. Cieszysz się, kiedy przyjdzie, że Go można pogłaskać. To tak jest z nastolatkami, nie? Człowiek oczy robi, że przyszedł pogadać. Pół roku nie gadał i nagle przychodzi i tak. A co jemu? A co to jemu się dzieje? I ja też tak mam, jak narozrabiam. Przychodzę przed Boży tron, udaję się na wysoką górę albo w odosobnienie całkowite, żeby mnie nikt nie słyszał i zagłuszam go swoim słowotokiem. To nie jest relacja z Bogiem. To jest zagłuszanie Jego, żeby On nie zadał tobie pytania. I wtedy wracam z tej góry wysokiej i mówię, a ale ja czasu spędziłem. Godzinę. No ale nie otworzyłem przez godzinę nawet kawałka swojego ucha, żeby On mógł coś do mnie powiedzieć. Relacja z Panem Bogiem to jest inaczej rozmowa, jak z najlepszą przyjaciółką, tak? Ty ją słuchasz, jak ona mówi, co u niej, a ty mówisz do niej i ona słucha. Jak kumpel, tak? Z którym się nie widziałem dawno, a ustawiłem w kalendarzu spotkanie. I nie mogłem się doczekać. 2 godziny przesiedzieliśmy razem. Ja się odezwałem tylko 2 razy, a on opowiadał, a ja chłonąłem. I to było takie budujące dla mnie. I Pan Bóg tak chce.
Jest czas, kiedy wylewamy przed Nim swoje serce, ale jest czas, kiedy to nasze serce, jak sucha gąbka, potrzebuje wody, wiesz, wchłonie dużo, to wtedy On mówi i nasze serce to przyjmuje. I wychodzimy z takiego spotkania jak Mojżesz z namiotu, że wszyscy w Izraelu wiedzieli, że on miał spotkanie z Bogiem, bo jego twarz jaśniała, wszyscy widzieli to od razu, świeciła jak żarówka. Wyobraź sobie, wychodzi z namiotu, pyk, świeci gościu. O, tam Pan był, ja też tam bym chciał być. Jaka to jest tajemnica? Skąd można się dowiedzieć, kim jestem? Po spotkaniu z Panem Bogiem dowiesz się tego. Ponieważ to, kim jesteś, wypływa z tego, kim On jest dla ciebie. Jak będziesz już wiedział po spotkaniu z Panem Bogiem, kim On jest dla ciebie, to będziesz wiedział, kim ty jesteś. Kim ty jesteś? Kiedy Jezus spotkał Piotra i uczniów, no wiadomo, oni się spotykali, któregoś razu spotkali się, zaraz to przeczytam, i Pan Jezus pytał się uczniów swoich, za kogo mnie ludzie mają? No i oni mu mówią, tu za proroka, za Jeremiasza, za. A potem Jezus się pyta, a wy za kogo mnie macie? Uważacie. No i Szymon, Piotr, to jest ważne, Szymon, Piotr, mówi, ty jesteś Mesjasz, Boży Syn. A Jezus mu za chwilę mówi, a ty jesteś Piotr. To jest bardzo ważne. Kiedy ty poznasz Boga, to On ci powie, jak ty się nazywasz. Jak ty powiesz na Niego, jak On się nazywa, to On tobie powie, jak ty się nazywasz. Przeczytamy. Mateusza 16, rozdział 13, 18. A gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał uczniów swoich, mówiąc, za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? A oni rzekli, jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, inni jeszcze za Jeremiasza, albo za jednego z proroków. A on mówi, a wy za kogo mnie uważacie? A odpowiadając Szymon, Piotr, rzekł, ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego. A Jezus odpowiadając mu, rzekł mu, błogosławiony jesteś Szymonie, synu Jonasza, bo nie ciało i krew tobie to objawiły, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. A ja ci powiadam, ty jesteś Piotr. Szymon trzcina, Piotr skała. Rozumiesz? Tam są różne dalej rzeczy na kolejnych cykl, na cykl kolejnych wielkich kazań. Ale kiedy ty spotkasz się z nim i nazwiesz go po imieniu, to on tobie też da imię. On tobie powie, kim ty jesteś. To jest piękne, nie? Ja to kocham, kiedy on takie rzeczy objawia, ponieważ to, kim jesteś, wypływa z tego, kim on jest. Pierwsze pytanie mniej więcej mamy za sobą. Kiedy to się dowiesz, to zmienia się wszystko, cała twoja rzeczywistość. To kiedy zaczynasz z nim spędzać czas, już nie będziesz nigdy później tak jak wcześniej, przed spotkaniem z nim. Kiedy wiesz, kim jesteś, to już wiesz, co masz robić. To, co masz zrobić, wypływa bezpośrednio z tego, kim jesteś. To jest taka kolejność. Pierwsze pytanie, kim jesteś? A drugie pytanie, na które warto sobie odpowiedzieć, to pytanie jest życiodajnym pytaniem, to jest, gdzie jesteś? Gdzie jesteś? W tym pytaniu nie bardzo chodzi o miejsce, ale o sposób połączenia. Gdzie? To, gdzie jesteś, tak naprawdę mówi, jaki sposób jesteś podłączony. Podłączenie, połączenie jest bardzo ważne. W jaki sposób jesteś połączony z Kościołem? To jest bardzo ważne. Czy jesteś domownikiem w kościele? A czy może jesteś tylko przechodniem? Wiesz, jeżeli jesteś częścią i uważasz się za domownika, to wspierasz Kościół całym sobą. Swoimi talentami, swoim czasem, swoimi finansami, swoim intelektem, swoim doświadczeniem. Żyjesz tym, co się dzieje w kościele każdego jednego dnia. Siedzisz i myślisz i to i napędza cię. Jesteś domownikiem. Widać od razu po was wszystkich, którzy jesteście i którzy słuchacie, kiedy jesteście domownikami, a kiedy jesteście tylko przechodniami. Bo przychodzą, wiele ludzi przychodzi i obserwuje.
I muzyka za głośno, to za cicho, to nikt do mnie nie podszedł. Ja rozumiem. Ja lubię usługiwać ludziom, ale ja nie jestem niczyim służącym. To są dwie różne rzeczy. Wiesz, jak ktoś mi usługuje, bo mi coś podał, no ja nie chcę, żeby ktoś był moim służącym. Może mi ktoś pomóc, tak? Ja się bardzo tym, bardzo lubię widzieć rzeczy, której nikt nie widzi. I przyjść, doradzić, pomóc. To jest entuzjazm bycia częścią Kościoła. To jest duma. To jest... To kiedy robimy spotkanie? Bo ja już nie mogę wytrzymać. Już bym jakiegoś grilla zrobił. Już rozglądałem się, dlaczego patyki są takie stare na kiełbasę. Chodziłem, wiatę pomalowaliśmy z chłopakami. Dzięki serdeczne. Wiata już jest przygotowana, bo my się przygotowujemy na to nie to, co dziś, ale to, co jutro. Wiecie o tym? Jutro jest nowy dzień. Kończy się stare, zaczyna się nowe. Pan powiedział do Jozuego: Mojżesz umarł. Te czasy jego minęły. Teraz jesteś ty. I ruszamy. Rozumiemy się? Ruszamy. Tak to wygląda. Tacy są entuzjaści Kościoła, domownicy. Ja się teraz pytam tak naprawdę, na serio, serio, serio. Kto z was? Możecie nawet napisać do nas. Kto z was pojednał się z Panem Bogiem na 100%? Wszyscy, tak? Ja też. Ja też. Dobra. A teraz, kto z was pojednał się z Panem Bogiem w ten sposób? Panie Boże, Panie Boże, bo to jest moje ja w środku, najważniejsze. Zapraszam Ciebie do mojego życia, do mojego serca na jeden rok. Na jeden rok. Albo ktoś inny mówi, ja chcę się pojednać z Panem Bogiem na 90%. To nie jest pojednanie, bo Pan Bóg lubi być uwielbiany w 100%. I teraz właśnie jest to pytanie. W jaki sposób jesteś podłączony? Gdzie jesteś? Czy na 90%, czy na jeden rok, czy przez obserwator, czy na 100%? Dlaczego połączenie jest tak istotne? Połączenie z Bogiem, z Kościołem, czyli z ludźmi. Daje owoce. Daje przede wszystkim dla ciebie odpowiedzi, że nie jesteś sam, nie jesteś sama. Zawsze jest z tobą Bóg, Duch Święty, ale są ludzie w Kościele, którzy w chwilach kryzysu zawsze zauważą jakimś okiem, tak? Takim Bożym okiem potem się mówi. To jest bardzo ważne. I to bycie razem zawsze kosztuje, to połączenie. Jak my jesteśmy połączeni razem, to wiecie, że kosztuje. Bo niesie to jedno ryzyko. Zranienie. Można ranić siebie celowo, a można przypadkowo, tak? Podstawić komuś niechcący nogę. No nie można. To się specjalnie dzieje. Ale tak jest. I kiedy parę ładnych lat temu postanowiliśmy w naszym kościele, że nie będziemy jakimś tam kościołem na końcu świata, w jakiejś tam wiosce, tak? Tylko chcemy zakładać inne kościoły. Chcemy nasz kościół otworzyć na zewnątrz, że to, co zawsze powtarzamy, że kościół jest tam, na zewnątrz. Bo to wszyscy ludzie, którzy nie są w kościele, to oni mają być w kościele. To przyjęliśmy, kiedy przyjęliśmy tą zasadę, to zdaliśmy sobie sprawę z tego, że musimy się nauczyć jako Kościół bardzo szybko wybaczać. Bo im więcej ludzi, tym więcej zranień. A im szybciej się nauczymy wybaczać innym ludziom, tym szybciej pójdziemy do przodu. Tym sposobem można zrobić, zbudować, zawiązać nowy Kościół. Ale to nie jest ten koniec, tak? Bo ostatnio tam napisałem na 700 miast na tej stronie. Takie objawienie przyszło. Bo jak czytamy pierwszą stronę Biblii, Bóg mówi, że to się ma zrobić, to jest dobre. To się zrobi, no dobre. Powiedział to, dobre. O, dobre. I tak. To w Jeleniej Górze jest dobre, a na końcu Bóg powie, to ma być bardzo dobre. Z początek nazwane dobre. Ale kiedy dojdzie do końca, to on powie, bardzo dobre. I ja na to czekam. To jest objawienie. Trzecie życiodajne pytanie. Dlaczego tam jesteś? Dlaczego tam jesteś? To twoje, jeżeli twoje dlaczego jest słabe,
to bardzo szybko może zawinąć się twoje, kim jesteś. Rozwinę to. Twoje słabe dlaczego powoduje, że bardzo mocno osłabia się twoje, kim jesteś. Jeżeli dlaczego jest słabe, to zagrożone jest twoje życie, zagrożona jest twoja służba, zagrożone jest twoje małżeństwo, zagrożone jest wszystko. Jeżeli wchodzisz w coś ze słabym, dlaczego tam jesteś? Rozwinę. Małżeństwo jest zagrożone wtedy, kiedy dlaczego jesteśmy razem, jest słabe. Spytaj się sam siebie, dlaczego z nim jesteś? A dlaczego z nią jesteś? Jeżeli to jest słabe, to dlaczego to będzie rozsypane? Rozsypana będzie służba. Jesteśmy tylko, jeżeli jesteśmy ze względu tylko na siebie, że ona jest taka ładna, a on ma taki gruby portfel, wiesz, i piękność przeminie, i w portfelu też jest dno. Ale jeżeli twoje dlaczego jest mocne, to jest to ochrona dla twojego, kim jesteś. Kiedy otoczysz się ludźmi dookoła siebie, wbijesz się wśród nich. Powiem, żeby się dostać do takich ludzi, żeby się wbić. Ja kocham pastora w tym zakresie. Jeżeli się otoczysz ludźmi, którzy mają silne dlaczego. Rozumiesz? Ja kocham naszego pastora, bo on lubi być wśród ludzi, którzy mają silne dlaczego. Dlaczego jesteś pastorem? Dlaczego robisz ten projekt? Dlaczego? A te dlaczego jest takie mocne. Jak staniesz wśród ludzi, którzy mają silne dlaczego, to wiesz, co się dzieje? Ja wiem, co się dzieje. To twoje serce zaczyna szybciej bić wśród tych ludzi. Zaczyna być rytm. Pulsować. Tak? Bo wiesz, że gramy w jednej drużynie. Bo wiesz o tym, że puls, entuzjazm to jest to, co nadaje sens twojego życia, bo masz silne dlaczego. Dlaczego robimy Kościół w Jeleniej Górze? To nie może być takie to musi być takie mocne dlaczego. Wszystkie ręce na pokład. Do wioseł przeprawiamy się na drugi brzeg. A tam było, jak tego generazczyka, tak? Tego, co tam się tłuk kamieniami, tak? Po głowie. To było piękne, bo wszyscy do wiosek, jak się czyta parę razy, to jest pierwszy raz, to się czyta, że no Jezus z uczniami, ale tam było i inne łodzie im towarzyszyły. Czyli Kościół towarzyszy misji. Do wioseł. Ręce na pokład. Potrafię coś zrobić. Potrafię rozmawiać z ludźmi. Potrafię kawę zrobić, herbatę. Potrafię przyjść, naprawić coś. Podsumowując to, dlaczego? Jeżeli masz, wbij sobie to w swoje serce. Jeżeli masz mocne dlaczego, to przetrzymasz każdą burzę. Halleluja! Otocz się ludźmi, którzy mają silne dlaczego. Zaszczepią cię tym, przesiąkniesz tym, a to posłuży tobie. Bo burza przyjdzie zawsze. Zawsze. Ewa, takiego siłacza, co burzy nie doświadczył w swoim życiu. Przetrwasz to. Czwarte. Pytanie z pytań. Co robisz? Co robisz? To pytanie, co robisz, dotyczy bardziej źródła twojej aktywności. Skąd to wypływa? Co robisz? Wielu ludzi w swoim życiu, zauważmy sami po sobie, ale i tych wszystkich, którzy nas otaczają, robią bardzo wiele, ale nie ma w tym kierunku. Są ludzie poangażowani w różne projekty, i w kościele, i w pracy, jedna praca, druga praca, trzecia praca, kurs, szkoła, pożyczki, i młyn. Ja to lubiłem w cyrku, jak tymi motorami w tej pece tak jeździli w środku, nie, i się ganiali. Ja mówię, ja cię nie mogę, jak oni to zrobią? I tak jest w naszym życiu. Jak patrzysz w pralkę, jak ona zaczyna wirować, nie chciałbym się tam znaleźć. Tak. I tak jest nieraz w naszym życiu, się zapędzimy. To źródło powoduje, że
Odpowiadając na pytanie, co robisz, źródło, do której aktywności jesteśmy podłączeni, zaczynamy sobie odpowiadać, co chcemy, żeby się wydarzyło. Co chcemy? On chce, żebyś sam sobie zdał sprawę z tego, co ty robisz. Pan Bóg, zadając to pytanie, jesteś zaangażowany, a może tak naprawdę to po prostu nie planujesz. Wszystko, co jest tobie zaplanowane, od razu rękę do góry, to ja. No i ja, to ja. A może tu bardziej chodzi o plan. Biblia uczy nas bardzo mocno, ja lubię te słowa, parę lat temu na to trafiłem, z pastorem przegadaliśmy na ten temat. Biblia mówi, abyśmy budowali w swoim życiu głębię, a Bóg zatroszczy się o szerokość, a On nas poszerzy. Kiedy będziesz miał mocną głębię, czyli mocne źródło, to On zatroszczy się. Jeśli ty zadbasz o głębię swojego życia, to Bóg zadba o szerokość twojego życia. Ja tego nie wymyśliłem. Jestem za słaby w tym. Kiedy nie rób wielu rzeczy, dziś podejmij decyzję, sam wiesz, co jest zbędne. Wykasuj, zostaw kilka, ale dobrych. Twoje życie stanie się wtedy bogatsze. Zaczniesz przynosić owoce. Taka jest prawda. I co jest najważniejsze? Zaplanuj odpoczynek. Źródło, z czego czerpiesz. Zaplanuj odpoczynek. Jeden dzień w tygodniu zaplanuj sobie na odpoczywanie. To jest bardzo istotne dla nas. Odpoczywanie to nie jest, wiecie, leżenie w swoim łóżku barłogu do 12, tak? Gdzie fura garów kipi ze zlewu i już docierają do mojego łóżka, nie? To nie jest wcale odpoczynek. To nie jest odpoczynek. Odpoczynek, wiecie, jaki jest w Bożym słowa tego znaczeniu? To jest tak, zaplanuj, że spotkasz się z ludźmi, którzy są tak samo jak ty głębocy, którzy tak samo jak ty znają to mocne mają dlaczego, aby z nimi posiedzieć 2 godziny, pobyć z nimi w relacji, przepić herbatę, przedyskutować, a wierz w to, że po tych 2 godzinach będziesz bardziej wypoczęty, niż byś cały dzień przeleżał w łóżku. To będziesz bardziej ubogacony. Mocne co powoduje, że będziesz wiedział, jak to zrobić. Zapamiętaj. Jeżeli nie masz mocnego co robić, to nie będziesz wiedział, jak to zrobić. Jak będziesz wiedział, że masz, co masz robić, tak, to będziesz wiedział, jak do tego dojść. Jak założę sobie, że w przyszłym roku to ja będę gość z Biblii. Wszystko przeczytam i wszystkie tajemnice. No to żeby do tego się zabrać, trzeba już zacząć ją czytać. W przyszłym roku planuję w tym, co mnie interesuje, podnieść się na wyższy poziom, czyli na przykład dokształcić się. No to czyli jutro, dziś zainteresuję się tym. Jeżeli moje serce jest za tym, żeby pojechać na misję w przyszłym roku, chcę jechać na misję. Ja nie, ale ktoś tak może myśleć. Do takiego, a innego kraju, no to wypadałoby, żebyś jutro poszedł się uczyć tego języka, kultury, żeby nie strzelić babola. Przygotuj się. Jak wiesz co, to będziesz wiedział jak. A jak nie będziesz wiedział co, no to nie będziesz wiedział jak to zrobić. I tak wiesz, jak taka chorągiew na tym wietrze. Raz tak, i to ja to. I teraz jest ostatnie pytanie, które jest chyba najtrudniejszym pytaniem ze wszystkich życiodajnych pytań, które musisz sobie dać odpowiedź na nie. Kiedy zaczniesz? To jest trudne pytanie. To jest bardzo trudne pytanie, bo bardzo często to my Bogu zadajemy to pytanie, kiedy? No kiedy w końcu? Jeżdżę już starym autem, że ledwo się trzyma i kiedy ty mi dasz nowy samochód? Tak? Do Pana Boga mówimy. Kiedy? A Pan Bóg mówi w tym samym czasie do mnie. A kiedy ty zaczniesz? I tak potem jest taki obrazek.
Ja czekam, kiedy on, a on czeka, kiedy ja. I obydwaj czekamy. I potem spotkamy się z nim w niebie, a on powie, to było przygotowane, to było przygotowane, a ci powiem, kiedy zaczniesz, to było przygotowane, to było przygotowane. To takie na życie codzienne, to jest tak, powiem sam o sobie teraz, kiedyś z moim synem w jakichś kwestiach jesteśmy bardzo, powiedzmy, mamy odrębne zdania. Jesteśmy na dwóch różnych biegunach. Tak? No i ja sobie siedzę i mówię, kiedy on przyjdzie do mnie, żeby tą sprawę przegadać. A on sobie siedzi tam i on mówi, a kiedy ojciec przyjdzie ze mną pogadać. I obydwaj sobie siedzimy i mówimy, jeden z dołu, a drugi z góry, kiedy on? No kiedy on? Kiedy on? Kiedy on? A lata lecą. To jest to. Kiedy zaczniesz? Nie lubimy tego pytania. Wiecie dlaczego? Nie lubimy, lubimy Bogu mówić te pytania, ale nie lubimy, kiedy mamy odpowiedzieć Panu Bogu na to pytanie. Kiedy? Bo co to znaczy? Ponieważ to pytanie zakłada na nas takie klamry czasowe. Jak on powie, kiedy to zaczniesz robić? Dyscyplinę czasu zaczyna zakładać. My nie lubimy, czujemy się przymuszani. To jest to, co jak rozmawiam z pastorem i mówię, no i co, jak, robimy to, robimy tamto, kogo bierzemy? No mówi, no dzwoniłem, ale ludzie się czują przymuszani, że jak ja zadaję pytanie, no to kiedy to zrobimy, kiedy tamto, że ingeruje się tak bardzo mocno jakąś prywatną, osobistą sferę. A Bóg mówi, kiedy to zrobisz? Kiedy tym się zajmiesz? Przecież widzisz to, że to nie jest dobre, to jest złe, to nie jest po Bożemu. Kiedy? My czekamy na coś, Bóg na coś czeka i nic z tego nie wynika. Wyobraź sobie, że kiedy ja czekam na moją żonę, bo się z nią popstrykałem, a ona czeka na mnie, tak? No i tak, i ona czeka, kiedy on przyjdzie, a on czeka, kiedy ona przyjdzie. No i tak będę sobie czekać, tak? I w domu Niemcy są. Wiecie, dlaczego Niemcy? Bo dla nas to jest całkiem inny język, niezrozumiały. I dlatego my na nich mówimy Niemcy, bo są Niemi dla nas, a cały świat mówi, że to są Germania. Ale dla nas to są ludzie Niemi, tak? No bo od zawsze jakiś taki inny język. Tak samo w domu. Niby mówią w tym samym języku, ale w ogóle się nie rozumieją. Bo ona czeka u siebie, a on czeka u siebie. I tak, czeka, kiedy ona wyjdzie z łazienki, to on pójdzie, albo do kuchni, już wyszła, a to ja teraz pójdę. I tak. I to jest kiedy? Kiedy zaczniesz? Kiedy rozpoczniesz? Jak długo będziecie czekać na siebie? Zobaczysz, kiedy trafisz do nieba, jak wiele rzeczy zajmowało twój czas, które były zbędne, a nie zaangażowałem się w to, o czym Bóg mi mówił, kiedy ruszysz. I takie moje objawienie, kiedy, czyli czas, to jest czas, kiedy ruszysz, kiedy zaczniesz. Czy wiesz o tym, że czas Pan Bóg stworzył dla ciebie, dla ludzi, dla mnie? Jemu ten czas w ogóle nie jest potrzebny. Wiecie o tym? On jest poza czasem. On jest wszędzie. On jest niezmienny, czytamy w Biblii, czyli on nie potrzebuje czasu. Czas Bóg wymyślił dla nas. Dlaczego dla nas? Słynna metanoja, tak? Potrzebuje w każdym sercu czasu. Bóg dał nam czas, ażebyśmy to my mogli wzrosnąć, wejść na kolejny poziom, aby ten czas wypracował w nas odpowiedzi na 5 życiodajnych pytań. Żadne stworzenie nie może rosnąć duchowo oprócz człowieka. Wiecie o tym? Nikt. Żadne zwierzę. Tylko my. Tylko my. Skąd to wiemy? Kiedy przeczytamy pierwszy list Jana 3:2, on na ten temat mówił. Kiedy człowiek rośnie duchowo, okazuje się, że tak naprawdę staje się podobny do niego. I to jest tu zapisane. Umiłowani, teraz dziećmi Bożymi jesteśmy, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Lecz wiemy, że gdy się objawi,
Będziemy do Niego podobni, gdyż ujrzymy Go takim, jakim jest. Innymi słowy, Bóg pragnie, abyś dojrzewał, wzrastał, pomnażał się, nie czekając w swoim życiu, że coś się stanie samo. Rusz się. Nie czekaj. Ja to zawsze powtarzam. Podejmij decyzję. Podejmij decyzję. Mam wolną wolę. Kiedyś, parę lat temu, zrozumiałem to. Wyłożyłem tą sprawę i Pan mi pokazał, że okres życia, jaki ja mam tu na ziemi, to jest jeden. Nie będzie dwa i nie będzie trzy. To jest jeden. Ja decyduję o moim czasie tu. O tym, co będę robił, co będę czytał, gdzie będę patrzył, o co będę myślał. I teraz, kiedy przychodziły, a też podejrzewam, i wy macie w nocy bezsenne godziny, tak? Bo coś się nagle wraca we śnie i budzi się człowiek i jak na takiej Katarynie i trzy godziny poszły. I wstaje człowiek rano. Normalny człowiek, znaczy taki zwykły człowiek wstaje i mówi, trzy godziny straciłem. A Boże dziecko mówi, przepadły mi bezpowrotnie trzy godziny, bo nie odrobię tego czasu. Więc podjąłem w swoim sercu decyzję, że kiedy przyjdą takie godziny, to nie będę się wywracał tak, albo jeszcze tak, tylko po prostu wstaję, idę, czytam Biblię, a jak trzeba, to nawet zaparzę herbatę, bo wiem, że trzy godziny będą do tyłu. Albo słucham kazań i tak wstanę rano niewyspany, bo ja znam siebie, ale będę ubogacony Jego obecnością. Nie powiem rano, że straciłem dwie godziny mojego życia. Podjąłem decyzję w swoim życiu. Lubię odszukać sobie trudne kazanie. Ja to tak robię. Trudne kazanie, które raz przesłucham i nie rozumiem wiele. Ale wiem, że mówca jest dobry. Ustawiam sobie na swojej liście ulubionych jako one i cały czas, jak dojść do końca i od początku. I w każdym momencie, każdego dnia. Są takie tygodnie, że słucham tego po kilkaset razy. Aż złapię, o co chodziło mówcy. Aż dojdzie do mojego wnętrza, że to Pan Bóg dał mi czas, abym mógł wzrastać. Że to Pan Bóg zadaje mi to pytanie, kiedy? Po to, że On chce mnie wyciągnąć, w swoim planie zbawienia mnie umieścić. Kończymy. Odpowiadając na te pytanie, na te pytania, chciałbym powiedzieć, że te wszystkie pytania są życiodajnymi pytaniami. Wszystkie. Tylko ty, ja tego nie mogę zrobić, ani nikt inny. To tylko ty możesz na te pytania sama odpowiedzieć sobie, żeby wejść na kolejny poziom, dalej, bliżej Niego. Bo tylko ty sam możesz wzrosnąć. Ja za ciebie tego nie zrobię. Ja odpowiem na te pytania, to sam odpowiem i sam wzrosnę. Ty musisz sam odpowiedzieć i sam wzrośniesz. Doświadczysz wtedy Bożego wewnętrznego pokoju, jakiego nigdy w życiu nie osiągnąłeś do tej pory. Doświadczysz wewnętrznej harmonii, jakiej w życiu nigdy nie doświadczyłeś jeszcze. Doświadczysz Bożego finansowego błogosławieństwa. Doświadczysz spójności małżeńskiej, jakiej nigdy nie doświadczyłeś, nie doświadczyłaś. To wszystko połączone jest z tym, w kim jesteś. Zaczyna się od tego momentu, ponieważ to, kim jesteś, wpłynie na wszystko inne w twoim życiu. To jest start. Odpowiedź na pierwsze pytanie. Kim jesteś? Chciałem się teraz przemodlić. Ojcze w niebie, błogosławię każdą jedną osobę, która dzisiaj słuchała tego słowa, zwłaszcza tych wszystkich, którzy są online. Wszystkich was, kochani, którzy poświęciliście swój czas i słuchaliście, weszliście w nasze nabożeństwo, zaprosiliśmy was wszystkich do oglądania, by to słowo, którym dzisiaj mówiłem, miało pracę do wykonania. Macie wielki przywilej dzisiaj techniczny, że możecie tego kazania słuchać i słuchać i słuchać. Modlę się, Duchu Święty, byś przemawiał do naszych serc,
byśmy to my odkrywali. Odpowiedzi odkrywali na 5 życiodajnych pytań. Byśmy to my wzrastali. Ty potrzebujesz nas, tych i takich, którzy są do ciebie podobni. Którzy swoje ja i swoje racje chowają do kieszeni, a zakładają twoją koronę królewską na swoją głowę. Potrzebujemy ciebie w uniżeniu, Duchu Święty, byś to ty był oddechem, naszym oddechem każdego jednego dnia. Ojcze w niebie, też modlę się do ciebie, byś dawał wzrost nam wszystkim, byś dawał nam ochronę, Panie Jezu, twojej świętej krwi nad nami wszystkimi. I byś ty, Duchu Święty, dawał nam mądrość, jakiej nigdy w życiu nie doznaliśmy. Tobie niech będzie chwała na wieki wieków. Amen.